Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, piątek, jak ja się cieszę tym piątkiem, ludzie. Normalnie mówię, w końcu weekend, przyjeżdża moje dziecko, zobaczę go po całym tygodniu, usłyszę wszystko, mało tego, będę miała dzisiaj sporo gości, bo do Emilki przychodzą koleżanki. Do Emilki też przyjeżdża jej chrzestnomatka, która jest też moją chrześnicą. Tak się właśnie stało. Na pewno przyjedzie z prezentami dla Emilii, więc to będzie dzisiaj dom pełen ludzi. Zresztą od rana to już normalnie facet nawet spisywać wodę przyszedł, co zawsze jest bardziej początkiem tygodnia. Dobra, niech się dzieje wola nieba. Za oknem ptaszyny tutaj, powiem Wam, że urzędują na całego, co Wam troszeczkę nagrałam, ale przyszedł też taki ogromny ptak kolorowy. Nie wiem, co to było. Chciałam to nagrać, ale oczywiście Fido był pierwszy, spłoszył ptaszynę, zanim ja włączyłam nagrywanie. Mniejsza o to. Słuchajcie, zróbcie sobie herbatę tak, jak ja zrobiłam sobie, albo coś innego do picia. Usiądźcie wygodnie, nie przesuwajcie tego momentu, bo mam dla Was coś po prostu bombowego. Myślę, że lepszego czasu nie mogło być, żeby przedstawić Wam świeżą na rynku markę Praven, od której to dostałam te cudeńka, te prezenty. I słuchajcie, to jest coś w moim stylu, takim 100% stylu. Wiecie, że ja kocham biżuterię i wiem, że wielu z Was zapaliło się do tego, żeby kupować sobie czy to bransoletki, bo często mówicie: Anka, ile ty masz bransoletek, jak to ładnie wygląda. Słuchajcie, teraz lepszego momentu nie będzie, tańszego momentu nie będzie, bo nie dość, że te produkty są w ekstra cenach, po prostu bombowych, to ja jeszcze Wam, dla Was mam kod zniżkowy w wysokości minus 25%. Także słuchajcie, siadamy i opowiadam Wam, co to za marka. Słuchajcie, powiem Wam tak, jestem mega, mega podekscytowana, że mogę Wam przedstawić tą nowiutką, świeżutką markę Praven, bo naprawdę warto. To, co oni wyprawiają, jak niskie mają ceny, do tego jeszcze jest mój kod, który jedyne to słabe, że jest tylko do końca roku, więc musicie po prostu spiąć pośladki, podjąć decyzję bardzo szybko, a myślę, że jest naprawdę nad czym się zastanowić, co rozważyć, bo słuchajcie, cokolwiek zamówicie ze strony marki Praven, przychodzi Wam tak cudownie opakowane. Ja nie bardzo umiem tak pakować. Powiem Wam szczerze, że zazwyczaj do pakowania jest albo Brian, albo mój mąż. Ja nie mam cierpliwości. Tu mi coś pęknie, tam mi się coś rozerwie. Na innej, znowu boku wygląda to inaczej, a tu jest tak perfekcyjnie to wszystko pięknie, ładnie opakowane. Mało tego, wybieracie sobie jeszcze papier, który Wam tam pasuje, zaznaczacie, piszecie do nich. Mało tego, słuchajcie, paczka przychodzi, jeśli zamówicie do 14, to ona już tego samego dnia wychodzi z firmy i jedzie do Was, także 1 do 2 dni roboczy. Jeszcze mało tego, słuchajcie, jeśli zamówicie produkty powyżej 99 zł, dostawaj z gratis. Nic tylko brać. Słuchajcie, nic tylko brać. Genialnie. Ja wiem, że jesteście osobami, które liczą grosz do grosza. Ja wiem też, że jesteście kobietami, które lubią wyglądać, które znają swoją wartość, które potrafią robić prezenty innym. Słuchajcie, tutaj całą robotę praktycznie robią za Was. Wy tylko decydujecie, co chcecie komu sprezentować. No a teraz najlepszy czas do tego, żeby drugą osobę sprezentować, drugą osobę wynagrodzić, docenić, bo idą święta. Słuchajcie, może idziecie na święta do swoich mam, teściowych, sióstr, nie wiem kogo jeszcze. Macie prezent gotowy, bo tak jak mówię, każdy z tych prezentów oni pakują za Was. Czerwona wstążka. Przecież nie musicie mówić, że to było zapakowane. Niech myślą, że to Wyście się tak postarali. Cudownie. Do tego dostajecie jeszcze koperty. Za chwilę otworzę, bo nie mogłam się doczekać, a chciałam zrobić to z Wami. I zobaczymy, co tam jest. Ja już tutaj dostałam taką kopertę osobno. To jest podziękowanie za to, że wybraliście właśnie firmę Praven. Pięknie to jest napisane. Słuchajcie, cześć Ania. Ładnie, nie? To tak specjalnie dla mnie. Ja już to doceniam. A jak zobaczyłam, że to jest tak pięknie zapakowane, to normalnie oczy z orbit wyszły. Odwalili całą robotę za mnie i na pewno też zamówię coś dla kogoś. Choć powiem Wam, że nie wiem, czy znowu nie zachowam się tak trochę samolubnie, bo święta to jest raz, ale koniec roku to też jest czas, żeby troszeczkę pomyśleć o sobie. Słuchajcie, ja, za mną jest naprawdę ciężki rok, jak wiecie, i chyba pomyślę też o sobie. Po prostu zamówię coś
tylko i wyłącznie dla siebie. Coś, co sama wybiorę, bo tutaj też jest produkt, który sama sobie wybrałam, ale mało mi. Słuchajcie, mało mi, bo mają wybór naprawdę ogromny. Macie tutaj biżuterię przez klasyczną, awangardową, macie też nowoczesne, wszystko jest tak luksusowe, słuchajcie, eleganckie. Także wybór jest naprawdę duży. Macie tutaj łańcuszki, macie tutaj kolczyki, macie tutaj pierścionki. Uwaga, macie też pierścionki antystresowe. Poczytajcie, zobaczcie. Tam są takie pierścionki, które na przykład mają słoneczko, które się kręci. Wiecie, czasami jest tak, że mamy jakąś stresową sytuację i niestety taka jest prawda, obgryzamy paznokcie. Ja dlatego mam też robione hybrydy, bo ja jestem obgryzaczem paznokci numer jeden. I no tutaj już też nie pokombinuję, ale taki pierścionek jest też takim odciążeniem, bo się drapiemy wtedy, jak właśnie jest ta nerwowa sytuacja, stresująca sytuacja, a tutaj w tym pierścionku kręci się Wam właśnie to słoneczko, czy inna tam rzecz, także poszukajcie sobie antystresowych, jeśli macie właśnie takie problemy, albo tam skórki odciągacie od paznokci, no i potem kończy się właśnie różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Słuchajcie, warto też wspomnieć, że ta biżuteria, bo tam są jeszcze bransoletki, jestem tak podekscytowana, że skaczę z tematu na temat, są też bransoletki dla panów. Słuchajcie, są też charmsy, bo jak wiecie, od jakiegoś czasu jestem właścicielką bransoletki z charmsami. Zresztą ja Wam zadawałam pytanie, bo ja jestem głównie team złoto, a bardzo chciałam, bardzo zależało mi na tym, żeby mieć bransoletkę właśnie typu Pandora, no bo to jest Pandora, ale tutaj powiem Wam coś szczerze. Te naprawdę prawdziwe Pandory albo właśnie bransoletki z typu apart firmy są naprawdę cholernie drogie. Także czasem nie warto jest wywalać takich pieniędzy. Tu w tej marce kupicie sobie srebro, uwaga, uwaga, o próbie 925, czyli najwyższej próbie srebra, jaka może być. Słuchajcie, czasem znowu kupujemy tańsze coś i nie wiem, czy jesteście świadomi, ale oni po prostu dodają do tego srebra, dodają też miedź. No i tutaj wiadomo, że obniżona jest trwałość takich biżuterii. Ona po prostu trochę czernieje, ona już nie jest taka piękna po jakimś czasie, nawet po tym, jak wyczyścicie pięknie, to już ona nie odzyskuje tego blasku. No niestety tak się dzieje teraz. Różne firmy stawiają właśnie na cenę, różne firmy stawiają na reklamę. Tutaj w Prawie nie ma żadnej reklamy z, nie wiem, Anią Lewandowską, słuchajcie, tylko jest to przesyłane na to, żeby to była niska cena, a nie zrobiona wielka reklama i potem to wszystko leży, bo nas po prostu nie będzie stać na to, żeby zakupić sobie pierścionek, który tam kosztuje od 120 i wzwyż. A tutaj, słuchajcie, pierścionek srebrny w Prawen zaczyna się od wysokości 45 zł. Słuchajcie, 45 zł, no to przecież bez przesady, to no pięknie, nie tylko brać. Co ja Wam mogę jeszcze powiedzieć? Jestem tak podekscytowana, chciałabym już zobaczyć, co tam jest. No mówię, jedna rzecz to, tylko nie wiem w której, jest coś, co ja sama sobie wybrałam. Ale dziewczyny, jeszcze tak zerkam sobie na moje notatki, co ja bym mogła powiedzieć, żeby nic nie stracić. Ja no, niskie ceny, mój kod, darmowa przesyłka, myślę, że to jest wszystko. No i samo to, że macie zapakowane prezenty. Ja na pewno podeślę, bo słuchajcie, no facetom trzeba jednak trochę pomóc, żeby nie dostać kolejnej patelni. Podeślę tą stronę raz mojemu Brianowi, żeby miał dla swojej dziewczyny pomysł na gwiazdkę chociażby, a dwa podeślę ten pomysł mojemu mężowi, żeby właśnie chociażby dołożył mi znowu coś do mojej Pandorki, bo słuchajcie, jeśli zdecydujecie się na taką bransoletkę, to tworzycie jakby nie było historię. Tutaj każdy charms ma swoje znaczenie. Tutaj możecie upamiętnić ważną dla Was chwilę, ważny moment, ważne wydarzenie. Tutaj same dla siebie też możecie po prostu zrobić sobie nagrodę, swój prezent, bo ja Was naprawdę będę zachęcała do tego, żeby nagradzać też siebie. Ale tak jak mówię, idziecie na Wigilię, idziecie na święta, docencie swoich bliskich i podarujcie im coś właśnie z marki Prawen. Więc dobra, tyle, słuchajcie, otwieramy jeden z tych produktów, a żeby mi szkoda zniszczyć tego
tego pięknego opakowania. Dobra, zerknijmy, co jest. O, jak ładnie. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że nasza biżuteria dostarczy Tobie wiele radości. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Już to sobie zerknijcie. Możecie ich znaleźć, widzę, na Facebooku i na Instagramie. Pięknie. Ja oczywiście wszystkie linki zostawiam Wam pod filmem. Nawet tam na stronie macie numer telefonu, możecie porozmawiać z przedstawicielem, zadać mu nurtujące pytania. Wiem też, że możecie, macie też czas na zwrot 30 dni, więc tutaj o wszystko zadbali, po prostu o każdy szczegół. Pięknie jest to zapakowane. Elegancko. Dobra, mamy pudełeczko. Wiem, że całość przychodzi też, słuchajcie, zapakowane i... ale to pachnie. No. Słuchajcie, pachnie to! Dobra, pokażę Wam, żeby nie było, że znowu tylko sobie zobaczyłam. Widzicie? Zalakowane. Pięknie, ładnie. Otwieramy. O, jak ładnie się łatwo to otwiera. Słuchajcie, to sianko pachnie. Tak. Zadbali o taki szczegół? Ej, ale czad. No kurna, wujek, jak to ładnie pachnie. Dobra, słuchajcie, patrzcie. Cóż to jest? Ja już wiem, co to będzie. Tak, ale genialnie. Jesteście najlepsi. Słuchajcie, dostajemy ściereczkę. To jest ściereczka specjalna do czyszczenia Waszej biżuterii. To już nie pachnie, ale może i bardzo dobrze. Biżuteria przychodzi w pudełeczku. Minimalizm. Pięknie to zrobione. Białe. To chyba nie będzie to, co ja zamawiałam. Na pewno nie. O, wow. Oni wiedzą, co matka lubi. Bransoletka, słuchajcie, jaka cudna. Srebrna. Ona ma takie, ma, o, znak nieskończoności, naprawdę dla mnie. Ślicznie, czyli to jest ten prezent, słuchajcie, pokażę Wam tutaj, a za chwilę Wam zrobię zbliżenia. Tu są takie cyrkonie też, słuchajcie, ej, pięknie to wygląda. No nie mówcie, ja Was serdecznie zachęcam, to będzie tak ładnie wyglądało. Słuchajcie, idziemy na balety, bo wiem, że wybieracie się też na, nie tylko na Wigilię, na święta, ale za chwilę będzie Sylwester. No to taką biżuternią dopełnijcie, słuchajcie, wszystkie stylówki. Przecudnie to wygląda, po prostu genialnie. Wow, ale delikatne, ale jednak bardzo takie zauważalne. Nie przejdzie na pewno obojętnie ta biżuteria koło Waszych bliskich. Na pewno to zauważą. Bardzo ładnie jest to wykonane, słuchajcie, tak skupili się na szczegółach. No ślicznie. No pięknie, matka jest zadowolona. Słuchajcie, słuchajta, słuchajta. Wchodźcie na stronę marki Praven, oglądajcie. Słuchajcie, ja już nie doczekam, ja już nie każcie mi czekać, bo ja muszę sobie otworzyć i zobaczyć to, co sobie zamówiłam. A na pewno już podejrzewacie, co zamówiłam. Znowu karteczka, czyli dostaniecie do każdego produktu właśnie takie podziękowanie. Dobra, już tego nie otwieram, bo wiem, że takie samo. Ktoś się musiał nieźle skupić, żeby to tak ładnie zapakować i elegancko, o to właśnie chodzi. Ja mówię, nie przyznajcie się, że to nie wypakowaliście. Nie puszczajcie pary z ust. Bierzcie to na siebie. A co? Tak, znowu. Ale pachnie. Normalnie czad. Przecież przy choince, jak Wasza bliska... O, tu jest jeszcze inaczej zapakowane. Też pięknie. Słuchajcie, w takim woreczku. Patrzcie na to. Ceny ich są naprawdę bezkonkurencyjne. To nie ma konkurencji dla nich. A i też to jest, oj, 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 o jak pięknie. Tu w sianku sobie leży. Gdzie to moje maleństwo dawać? A tu wcale nie jest takie maleństwo. O, jakie to piękne. Słuchajcie, Charms. Tak, zdecydowałam się na Charms. Ja za chwilę Wam zrobię zbliżenie, ale... O, taki. Na taki ocean, słuchajcie. Kocham morze. Jakby nie było, to po prostu dla mnie morze to jest coś cudownego. Miejsce, w którym po prostu odpoczywam. Może pizgać, może lać, a ja i tak odpoczywam. Szum wody mnie po prostu uspokaja. Ja nie wchodzę bardziej niż po kostki. Ale piękne to jest. I z drugiej strony też jest to... To nie jest taki jednostronny charm, dziewczyny.
Tylko on ma dwie strony. No to super, bo one się jednak kręcą tutaj Wam. Także ja teraz będę miała na swojej bransoletce też pamiątkę od, jakby nie było, YouTube. Bo dzięki tej współpracy będę mogła tworzyć swoją bransoletkę dalej. Ja Was zachęcam, słuchajcie, i tak zdecydowanie można łączyć złoto ze srebrem. I ja mówię, mam bransoletkę srebrną, która często dostaje pytanie: ej, Ania, jak Ci się to nosi? Ja, słuchajcie, ja tego nie ściągam. Ja tego nie ściągam. Ja jak założyłam, ściągam jedynie po to, żeby dopiąć kolejnego charmsa. I to jest tyle. I cały czas to noszę. Tutaj dostajecie do każdego produktu, jak widzę. Tak jest. Tutaj też do tego charmsa dostałam znowu tą chusteczkę. Więc będziecie ekstra dbać o to, żeby to srebro, czy złoto, czy Wasza biżuteria po prostu pięknie wyglądała. Będziecie sobie czyścić. Czy Wy, czy Wasi bliscy, ej, ale to jest mega. Jak ja się cieszę, że ja wzięłam tą współpracę. No po prostu cieszę się, bo mogę Wam dać właśnie coś gotowego na prezent. Coś gotowego nie tylko dla innych, tylko też dla siebie. Wejdźcie, obejrzyjcie, bo możecie też kupić bransoletkę dla swojego męża. Możecie zapoczątkować historię, bo tutaj, jeśli kupujecie tą bransoletkę, to potem Wasz facet nie kupi Wam kolejnych, nie wiem, skarpet świątecznych, tylko dołoży Wam kolejnego charmsa i będziecie sobie budować tą bransoletkę tak, jak Wam odpowiada. Słuchajcie, tak jak mówię, że Briana mam na studiach, jego stać na taki prezent dla dziewczyny, a wiem, że zrobi efekt wow. Zadbajcie o swoich bliskich i nie spustoszycie swoich kieszeni. Ja Wam często podpowiadam o jakichś promocjach i dlatego zdecydowałam się, że marka Preven musi być na moim kanale. Dam Wam też znać na Instagramie, na Facebooku, bo myślę, że o tej firmie, o tej marce powinno zrobić się głośno. Nie zapomnijcie o moim kodzie, bo tutaj zrobię Wam jeszcze większą robotę, a zobaczcie sobie ceny tych produktów. No i pamiętajcie, że srebro jest tutaj naprawdę srebrem, bo 925 jest jego próba, a produkty pozłacane są pozłacane próbą 585, więc też genialnie, po prostu genialnie. No i wybór, kolczyki, czy to właśnie jakiś wisiorek, czy to bransoletka, czy to pierścionek. Wybór należy do Was, a ja cieszę się, że mogłam przedstawić Wam markę Preven i myślę, że nie przejdzie Wam obojętnie, bo to jest ten czas, żeby zadbać nie tylko o wszystkich dookoła, ale i o siebie. A tak w przybliżeniu jeszcze wygląda właśnie ta bransoletka z przepięknymi cyrkoniami. Słuchajcie, no cudownie to wygląda. Ja jestem w szoku, że można za taką cenę. I tutaj jest mój charms, który wyląduje za chwilę na mojej bransoletce, aczkolwiek nie ma mojego męża i nie może mi zapiąć ani bransoletki, ani dopiąć kolejnego charmsa. Tak czy siak wygląda to po prostu idealnie. Słuchajcie, strona też jest bardzo przejrzysta, bardzo fajnie poprowadzona, więc mają też dobrego fachowca od zakładania stron. Mają też bardzo wysokie noty, co w ogóle mnie nie dziwi, bo widzę, co tu się wyprawia. Słuchajcie, każdy prezent, tak jak mówię, zostanie zapakowany. Macie tutaj jasno pokazane co mają na tej stronie, czyli pierścionki, kolczyki, bransoletki, zawieszki, charms, naszyjniki, komplety i pielęgnacje. Wiem też właśnie, że oni wysyłają Wam tego samego dnia, jeśli zamówicie coś tam do godziny 14. Mówię, że jest też przesyłka gratis, kiedy zamówicie do ceny 99 zł. Cóż ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? No chyba nic więcej. Wszystko zostało pięknie, ładnie objaśnione. Zaszalejcie, mówię, nie myślcie też ciągle tylko o kimś. Te kolczyki, powiem Wam, że pięknie wyglądają. Widziałam u Pani w sklepie. Tak, no powiem Wam. Ciężki wybór będzie. Ciężki wybór, bo jest dużo przepięknych bransoletek, kolczyków, ale numer, jak lubicie biżu, to możecie tutaj polecieć po bandzie. No i te ceny, słuchajcie, nie zapomnijcie o moim kodzie i pamiętajcie, że on tylko do końca grudnia, więc no, czas leci, nie zapomnijcie, nie zostawcie tego wszystkiego gdzieś tam w kącie. Dobra, tyle, ale jestem podekscytowana. Ja jestem zdecydowanie sroką. Zdecydowanie o ten pierścionek. O, jaki cudny jesteś. Z takim czerwonym oczkiem.
O, i właśnie tutaj jest ten jeden z tych pierścionków antystresowych. O, tak, zrobię Wam zbliżenie. To wszystko pięknie, ładnie się rusza, więc możecie się zająć wtedy ruszaniem, a nie obgryzaniem paznokci jakiegoś tam słoneczka. Kręci się Wam to dookoła, a Wy odciągacie swoją uwagę do... O, widzicie, taki z biedroneczką na przykład. O, jak pięknie to wygląda na łapce. Nie mówcie, że nie. Cuda. Kurna, wujek. Mężu, gdzie jesteś? Przybywaj. Ja tę stronę to mu tu zostawię. Widzicie? Gwarancja dostawy przed świętami. Wow. Dobra, słuchajcie, przebrałam się, bo mi jest coś zimno, a ja za chwilę muszę wychodzić. Rękawiczki w ogóle to... Bardzo się polubiłam z rękawiczkami, co zawsze mówiłam, nie, ja nie z rękawiczkami, to raczej nie jesteśmy za pan brat. Mam na sobie też golf z Lumpa, ale słuchajcie, to jest taki golf, który matka kocha i on kocha matkę, bo on matki nie dusi. Ja nie znoszę właśnie takich rzeczy, które są mocno owinięte wokół mojej szyi. Wiecie co, uśmiecham się sama do siebie, bo widzę nóż. I tak myślę, chyba pojadę nożem. Zamiast obieraczką będzie szybciej, ale może... Nikt mnie tutaj nie zlinkuje. Słuchajcie, jeszcze jakiego gara by pasowało. No i nie, instagramowa matka wyciąga trochę oszczerbaną miskę. Cicho tam. Co na obiad? Nie wiem, mogliście tam już gdzieś zauważyć. Mam rybę dla mojego męża, a dzieciaki będą miały... Chudły za uszy. A dzieciaki będą miały kopytka, bo tak sobie zamówili. Obydwoje zjedzą. Brian przyjeżdża dzisiaj, ale przyjeżdża bardzo późno. Tutaj sobie skrobię do mojego... pomocnika, który wisi mi na drzwiach. Słuchajcie, serdecznie Wam polecam taki pojemniczek, bo on jest zawsze w jednym miejscu i wynoszę sobie potem to wszystko pięknie, ładnie do kompostownika. Przez cały dzień zbiera mi się tutaj. Wczoraj miałam też gościa. Przyjechała moja Angelina. Serdecznie Cię pozdrawiam, bo wiem, że będziesz oglądała. I dobiłyśmy targu. Pożyczyła sobie ode mnie dziewczyna bieżnię, bo dowiedziałam się, że chciałaby właśnie mieć bieżnię. I ja mówię, dobra, dobra, poczekaj, stop. Jeśli nie chcesz mieć kolejnej, wiecie, rzeczy, na której będziesz wieszała sobie ubrania, to najpierw się sprawdź, czy faktycznie będziesz tego używała. Bo często jest tak, że kupujemy sobie, ja sama po sobie wiem, jakiś tam przedmiot właśnie do ćwiczeń i on pięknie, ładnie potem zastępuje wieszak na ubrania. Takie jest życie. Ja wcześniej miałam stepera, na którym kompletnie nie ćwiczyłam. O ile na bieżni ćwiczył mój mąż i ćwiczył mój Brian, ćwiczyłam też ja. Znaczy teraz jeszcze czasami po prostu mówię Wam, że jak mam handrę albo nie mogę zasnąć, albo coś, to wskakuję, żeby się po prostu umęczyć. To nie tyle na sport, a żeby te moje endorfiny gdzieś tam wyskoczyły, bo złapię doła, to wiadomo, że dobrze jest albo muzyką polecieć, albo się po prostu najzwyczajniej w świecie zmęczyć. I tak właśnie to teraz robię, bo moja depresja czasami odzywa się, że tak powiem, z hukiem. Ni z gruszki, ni z pietruszki wpada, włazi do mojej kieszeni i trzęsie moimi portkami. Więc wtedy właśnie tak robię. No ale teraz Angelina mówię, zabieraj, ja będę miała miejsce na choinkę, bo tak szczerze powiedziawszy to nie mam. Póki co przesunęłam sobie tam właśnie mojego kwiatka, bo przynajmniej teraz Filip otwierając czy zasuwając nasze rolety, nie będzie się obijał o moje biedne monstery. A jeśli chodzi o monsterę, to tak się cieszę, bo właśnie widzę kolejne nowe listki, także nie przeszkadza jej to, że jest już ciemno. Ostatnio jedna z Was mi napisała brawo za to swojskie ciemno jak w dupie. No ja nie jestem tutaj, tak jak mówię, instagramową matką, bo jestem sobą i ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, że ja mogę być tutaj sobą, że nie ma hejtu właśnie chociażby za takie wyłapywanie słów, gdzie ja nie udając nikogo mówię tak jak na co dzień. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Dzisiaj właśnie Emilia będzie miała te swoje koleżaneczki, więc będą tutaj chichy, śmiechy. O właśnie, jeśli chodzi o chichy, śmiechy, to byliśmy z mężem właśnie na tym stand-upie i było super. Słuchajcie, trochę moim zdaniem niezadbane było o to, że nie było miejsc siedzących tyle, na ile przyszło, że tak powiem, widzów, bo niektórzy ludzie musieli po prostu stać. A to jest tak nie fair, bo bilet wcale nie był taki tani. A jeśli już wykupujesz bilet, wykupujesz też moim zdaniem miejsce i tym bardziej, że to było w jakiejś tam restauracji. W ogóle schodziło się chyba dwa piętra pod ziemię. Pokażę Wam gdzieś tutaj w filmie przebitkę, taką maleńką, którą zrobiłam, bo tam jest właśnie to pomieszczenie, że tak powiem, wysłane całe cegłą. Całe ściany są z czerwonej cegły. Ta cegła marzy mi się nadal wciąż właśnie przy pobliżu mojego kominka, ale jeszcze cały czas z mężem nie możemy dojść do ładu, bo
No trochę to jest też kosztowne. Dwa, że moda się ciągle zmienia. Mi się już teraz marzy, żeby właśnie zmienili te zasłony na zielone, bo to tak bardziej, myślę, świąteczne. No zobaczymy, czy uda mi się namówić Briana, bo to wiecie, jest strój pędzi wad. On wpada, wyrzuca pranie i już za chwilę jest umówiony to z tym, to z tamtym. Ja się z tego cieszę, bo niech nie siedzi, nie zamyka się tylko w studenckim światku, ale i niech nie zaniedbuje swoich przyjaciół tutaj, prawda? Cieszę się, że właśnie tą dziewczynę swoją ma tam w Krakowie, bo widzą się, z tego co ja wiem, dzień w dzień i to tak na grubo, więc poznają się jeszcze bardziej, nie zaniedbują tej swojej miłości, dbają o siebie. Dobra, proszę Państwa, tyle ziemniaków mi wystarczy, bo to tylko mąż je tą rybkę, a my będziemy jedli właśnie te popytka, które przygotuję zaraz po tym, jak przywozę moją Emilię. Znikam, bo jeszcze muszę zawieźć te oto dwa. To są, słuchajcie, no, jak to się nazywa? Klucze, nie? Klucze, tu nie są śrubokręty. To są klucze, Anka, na 100%. Do mojego męża, bo mój mąż dostał kolejną fuchę, śniegu nie brakuje, poszedł ratować kolejny dach, a wiem, że potrzebuje tego do łopaty, którą zakupił, bo gdzieś tam jest za mocno ściśnięta, coś i gdzieś, nie wiem. Jadę po Emilię. Jedzie matka po jedno dziecko, a za chwilę będzie jechało po drugie. My to kobiety musimy być, słuchajcie, kucharkami, nie, matkami, żonkami, kochankami, tymi dostawcami, kierowcami i Bóg jeden wie czym, kim jeszcze. O, pani też jedzie i rozmawia przez telefon. Ale ślisko, słuchajcie, dalej jest takie błoto u nas. Chodnik tutaj, jak mówię, nadal jest nieodśnieżony. Szok. Ale przynajmniej tak trochę czysto to wszystko wygląda. Jadę, bo jak widzieliście, zapomniałam tych kluczy i byłaby afera. A po co mi? No po prostu przypomniałam. Ale tak to jest nagrywać i cały czas też tworzyć ten dzień. Nie jest to łatwo, ale lubię to, co robię. Słuchajcie, naprawdę lubię to, co robię. Tym bardziej, że coraz więcej Was, nawet tutaj z mojej miejscowości, przyznaje się do tego, że oglądacie, że sprawia Wam to przyjemność, że macie chwilę taką ze mną dla siebie, więc tym bardziej, no ja rosnę sama w swoich oczach, także dziękuję Wam za to, że się przyznajecie, hej, i że mogę Wam sprawić taki odskoczni troszeczkę w tej codzienności. Nie widzicie, że Wasze życie wygląda tak samo, jak wygląda właśnie moje, tylko tyle, że ja je nagrywam. Prawie dojechałam. Piąteczek, cieszysz się? Dziewczyny są dogadane, przyjdą do ciebie. Uwaga, siadaj, zapinaj pas. Ja już się zapięłam, szybko. Jedziemy do Biedronki. Chce mi się bułki, Ema, tobie też? Jakieś bułeczki? Takiej. Bez szaleństwa? Dobra, ja bym chciała do kawy jakąś taką pyfną. Taką pyfną bym chciała, ale nie wiem jaką jest. Lecimy do Biedronki. No, słuchajcie, jakby tutaj światełka dodał, to byłaby magia w tej chwili. Po prostu piękny obrazek mamy zaraz koło Biedronki. Tak, kochanie? Nie? I taki czubek, Emila. Gwiazdki i czubek. Ale było blink, blink. Dobra, zaliczyłyśmy jeszcze Rossmann i Centrum. Słuchajcie, w Rossmannie wzięłam do mojej krześnicy kartę upominkową, bo nie wiem co jej kupić, i wzięłyśmy jeszcze za coś tam dyszka z hakiem, takie piękne pudełeczko i tam są mydełka. Tak mówiła pani, zaraz zobaczymy. Szału nie ma. No ale co byś chciała za dychę, dobra? Już mama ci pokaże takie. Ja myślałam, że takie będą małe, kosteczki, gdzieś coś, gwiazdecki. Dobra, mogłaś sobie oglądać, zanim kupiłaś.
ale pudełko jest ładne. I byłam jeszcze, wzięłam wafle i masę, bo nie mam czasu nic kombinować. A jak zrobię, to nawet te dzieci, które przyjdą, też coś tam sobie chapną. Do tego wzięliśmy do koleżanek Emily takie mikołajki, żeby miały to robić. I sztuk jest trzy. Mam nadzieję, że ta trzecia koleżanka też przyjdzie. Będziecie sobie robić. Emila, no i oczywiście pierdółecek, dwie stówki nie ma. Było i nie ma. W sklepie to w ogóle śmiesznie się wydarzyło, bo wiecie co? No, mówię kartą, po czym sięgam na telefon, nie? Klikam sobie, żeby telefon włączył mi bankowość, a tam twarz nierozpoznawalna. Ja mówię, wystarczyło się wymalować? Nawet telefon się nie poznał, co dopiero chłop. Lecę do domu. W centrum udało mi się kupić miks swędzonych owoców, słuchajcie. Jest tutaj jabłko, jest tutaj śliwka i tu chyba dwa rodzaje. Kurczę, słabo widzicie, no. A teraz może troszkę? Także jeśli chcecie zrobić kompot na Wigilię, to słuchajcie, teraz piątkę za takie 250 gramów. No i gotowe, kompot będzie. To już wiecie, jak coś, pić będziemy mieli co. Słuchajcie, w Biedronce są teraz znicze, jeśli chodzi o cmentarz, to taki mały akcent świąt. My co roku kupujemy właśnie coś takiego, żeby i oni mieli, no to troszeczkę milej, słuchajcie. U nas też jest, moja mama zawsze zanosiła opłatek na grób, więc tym razem ja też zaniosę dla niej ten opłatek. A powiem Wam, że w Biedronce one są 8 z hakiem, 9 zł niecałe, a już widziałam je nawet w cenie 12,99, więc jak coś, daję Wam znać. Widziałam też na poczcie, są ciut mniejsze, ale ja wzięłam, zdecydowałam się na te. Także jeszcze myślę, wymienię tylko te wkłady właśnie na te, na baterie i będzie tak ładnie. Kupiłam 4 sztuki, więc po 2 na każdy grób. Słuchajcie, macie też masło w Biedronce, to Mleczna Dolina, 3,99, jak weźmiecie 3, a maksymalnie możecie wziąć 6. I to jest chyba do 12 tylko, także jak coś, to ja Wam mówię, moje masła lądują w zamrażarce. Na razie na drzwiach jest dobrze. Patrzcie tu. Bawi się Mrozenek? A, ja też mogłam przed chwilą zostać Anią Lewandowską, a zostałam tylko Anią. Miało być 5 minut spokoju, a spokoju nie ma, w tym domu w zasadzie nigdy nie ma spokoju. Słuchajcie, odkurzacz kończy odkurzać. Ja za 15 minut jadę już po jedną z koleżanek Emilii, więc tutaj będzie jeszcze głośniej, tak więc skorzystam z ostatniej chwili względnego spokoju i chciałam się tylko z Wami pożegnać, życzyć Wam miłego weekendu, przypomnieć o stronie Preven, zerknijcie sobie, jesteście gotowe na to, żeby zrobić super ekstra prezent dla swoich bliskich i zrobić efekt wow. Także zapraszam Was, piszcie oczywiście, jeśli się na coś zdecydowałyście, a jak przyjdzie, to wyślijcie zdjęcia. Jestem ciekawa, na co tak naprawdę się zdecydujecie, co Was skusi, a myślę, że jest w czym wybierać. Do zobaczenia już w poniedziałek.